Cześć. Lubisz kupować? Każdy lubi. Duży, mały, stary, młody. Ale czy wiesz wszystko o kupowaniu i o byciu konsumentem? Konsumentem? Tak. Jestem nim ja, ty, nawet ta pani. Ogółem rzecz biorąc, jest to osoba, która kupuje od przedsiębiorcy towary bądź usługi niezwiązane z jej działalnością gospodarczą ani zawodową. Jakiś przykład? Załóżmy, że kupiłeś telefon. Gdy używać go będziesz wyłącznie do celów prywatnych, np. sprawdzania Facebooka, pisania SMS-ów albo oglądania memów, wtedy jesteś konsumentem. Lecz gdy używać go będziesz jako telefon służbowy, wtedy już nie. Dobrze, czyli wiemy, kim jest konsument, ale co z tego tytułu nam przysługuje? Już odpowiadam. Jako konsument jesteśmy narażeni na wiele oszustw. Czy to ktoś nam sprzeda zepsutą szafę lub worek ziemniaków zamiast nowego peceta. Dlatego właśnie prawodawcy zawarli w Konstytucji Rzeczypospolitej i ustawie o prawach konsumenta wiele ważnych praw. Pierwszym z nich jest prawo do informacji, czyli możliwość uzyskania dokładnych informacji o towarze lub usłudze. Drugim jest prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, czyli gwarancja, że produkt nie będzie zagrażać życiu ani zdrowiu. Prawo do ochrony interesu ekonomicznego. Ochrona przed narzuceniem niekorzystnych warunków umów. Prawo do zrzeszania się i reprezentowania, czyli możliwość zrzeszania się i prezentowania swojego stanowiska oraz reprezentowania jego przez organizacje konsumenckie oraz organy administracji państwowej. Prawo do efektywnego systemu dochodzenia roszczeń, czyli szybkie i tanie rozpatrywanie reklamacji, roszczeń wobec przedsiębiorców. Prawa te stanowią filary ochrony konsumenta. Mamy już podstawy prawne, lecz brakuje nam jeszcze pomocników w walce z nieuczciwymi sprzedawcami. Rolę tę pełni wiele instytucji. Pierwsza to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stanowi on pieczę nad prawami konsumentów oraz blokuje wszelkie działania monopolistyczne. Druga, Inspekcja Handlowa dba o jakość towarów, poziom obsługi konsumentów oraz poprawność miar i wag towarów. Rzecznicy konsumentów za to działają u podstaw, zajmują się sprawami indywidualnymi, niosą pomoc prawną w sporach oraz mogą pełnić funkcję mediatorów. Ochronę konsumentów niosą także organizacje jak Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Udzielają oni bezpłatnych porad prawnych i wiedzy dotyczących praw konsumenckich oraz walki z nieuczciwymi sprzedawcami. Pewnie część z Was dostała kiedyś źle zrealizowaną usługę lub wadliwy produkt. Większość tych problemów rozwiązywana jest pokojowo, ale część nie jest taka łatwa do rozwiązania. Na przykład zleciłeś wybudowanie domu, lecz ekipa budowlana przekracza po raz wtóry deadline. Tłumaczy się, że szybciej się nie da, że zły teren i tym podobne i nie przyjmuje obniżenia ceny. W takim przypadku do pracy wchodzi mediator. Ale kim jest owy mediator? To proste. Jest to bezstronny ekspert, który może nakierować zwaśnione strony na stronę ugody. Nie wydaje on wyroku, ale sami uczestnicy mediacji dochodzą do rozwiązania. Mediacją zajmują się także wcześniej wymienieni rzecznicy konsumentów. Co innego to arbitraż. W tym przypadku mamy do czynienia z czymś na wzór sądu bez udziału sądu powszechnego, w którym rolę sędziego stanowi arbiter. Wykonuje on wyrok, który za zgodą uczestników staje się ważny dla obu stron. Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce, pewien młody chłopak na piaszczystej planecie Tatooine kupił zepsutego droida. Nie, czekaj. Albo raczej w XXI wieku w Polsce chłopak Adam z Białegostoku kupił wadliwy telefon. W odróżnieniu od Astromecha raczej nie będzie w nim wiadomości od księżniczki, co może zrobić Adam. W zależności od umowy, jaką podpisał ze sprzedawcą, ma dwie opcje. Pierwsza, która zawsze mu przysługuje, to reklamacja, którą złożyć może nawet 2 lata od daty zakupu i nie ulega ona przedłużeniu.
Odpowiedzialność ponosi za nią sprzedawca, a sam proces może przebiegać w różny sposób. Od wymiany produktu po zwrot pieniędzy. Sam może wybrać sposób reklamacji. Drugą opcją jest gwarancja. Większość jej aspektów zależy od umowy, np. okres jej trwania, który odnawia się na nowo po każdej naprawie lub wymianie na nowy. Właśnie, poprzez gwarancję nie dostanie on zwrotu pieniędzy. Nasz Adaś wybrał opcję numer 1. Teraz musi przygotować się na trochę papierkowej roboty. Po pierwsze, prawo do reklamacji przysługuje mu wyłącznie, gdy występuje wada towaru oraz gdy nie minęły 2 lata od kupna. Następnie należy wybrać formę realizacji reklamacji. Jest wiele opcji i złożenia, ja pokażę Wam formę pisemną. Dalej w formularzu należy wypełnić wszelkie dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę wydania towaru. Niżej wybieramy opcję reklamacji oraz należy przedstawić dowód zakupu. Najlepiej dołączyć paragon lub fakturę. Następnym krokiem jest dostarczenie reklamacji sprzedawcy, osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Po tygodniu nasz protagonista dostał odpowiedź od sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek odpisać i ustosunkować się do Twoich żądań w ciągu 14 dni. W przeciwnym wypadku oznaczać to będzie uznanie reklamacji. Należy pamiętać, że prawo nie określa okresu, w którym towar musi zostać naprawiony lub wymieniony, lecz powinno nastąpić to niezwłocznie. Zostaje jeszcze kwestia bezpieczeństwa i praw e-konsumenta. Zawsze, gdy kupujemy jakiś towar czy usługę przez internet, istnieje szansa na błąd czy ze strony konsumenta, czy sprzedawcy, lub co gorsza, że jakiś oszust sprzeda nam nie ten produkt. Właśnie dlatego należy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, weryfikuj wiarygodność sprzedawcy. Po drugie, czytaj uważnie regulamin. Po trzecie, podawaj dane osobowe wyłącznie w konieczności. Po czwarte, upewnij się, że łącze internetowe jest bezpieczne. Po piąte, zachowaj wszelką korespondencję ze sprzedawcą. Dzięki tym zasadom na pewno podniesiesz bezpieczeństwo podczas zakupów online. A co, jeżeli dojdzie do pomyłki? Jako e-konsument przysługuje Ci kilka dodatkowych praw. Możesz zrezygnować bez podania przyczyny z towaru do 14 dni od jego otrzymania. Sprzedawca w ciągu 14 dni musi oddać pieniądze z tytułu zwrotu towaru lub usługi. Lecz trzeba uważać, prawa te nie obowiązują w przypadku, gdy towar jest spersonalizowany, ma krótką datę przydatności, np. spożywka, albo gdy jest nim rozpakowana płyta CD-DVD. Na sam koniec dodam, że biorąc pod uwagę wszelkie prawa konsumenta, spokojnie nazwać go można królem rynku.